Bośnia i Hercegowina to cel jednodniowej podróży papieża Franciszka. Tuż przed 9 rano samolot linii Alitalia z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował w Sarajewie. Ceremonia powitania odbyła się w centrum miasta, w siedzibie prezydium. Ojciec Święty podkreślił szczególne znaczenie Sarajewa, a także całej Bośni i Hercegowiny dla Europy i świata. Różnorodność etniczna i kulturowa nie przeszkodziła przez wieki żyć tu wszystkim w przyjaźni i serdecznych relacjach wzajemnych. Nawiązując do tragicznych doświadczeń ostatniej wojny na Bałkanach, Franciszek zauważył, że poważne rany niedalekiej przeszłości mogą się zabliźnić i będzie można z nadzieją patrzeć w przyszłość. Przypomniał także pozytywne wydarzenia najnowszej historii tego kraju, w tym wizytę papieża Polaka sprzed 18 lat. Ojciec Święty podkreślił, że kraj ten jest integralną częścią Europy. Wskazał, że decydenci polityczni powinni być sługami swoich wspólnot, zapewniając im podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do wolności religijnej. W ten sposób możliwe będzie budowanie bardziej pokojowego i sprawiedliwego społeczeństwa. By tak się stało, niezbędna jest rzeczywista równość wszystkich wobec prawa, bez względu na przynależność etniczną, religijną i geograficzną.